proszę Państwa, rozpoczynamy kolejny cykiel interaktywny pytań i odpowiedzi. Mamy tutaj od razu takie ciekawe pytanie. Pan Hubert Nałęcz pyta: Panie Stanisławie, co Pan sądzi o Karolu de Gaulle'u, o którym tak Stefan Kisielewski niezbyt dobrze pisał? Pozdrawiam. No ja mam trochę inne zdanie o de Gaulle'u niż Stefan Kisielewski. Stefan Kisielewski krytykował de Gaulle'a za takie nieposłuszeństwo czy wyłamywanie się z jedności sojuszniczej w Sojuszu Atlantyckim, co z perspektywy ówczesnej było trochę inne, bo to zagrożenie rosyjskie było znacznie większe niż teraz. Ale pewne światło na przyczyny tego takiej niesubordynacji generała de Gaulle'a rzuca książka Philippa de Villiers, Kiedy opadły maski. Otóż to książka niedawno wyszła. Proszę Państwa, jest polskie tłumaczenie. No i Philip de Villiers tam na podstawie kwerendy archiwalnej, bardzo zresztą takiej skrupulatnej, bo tam jedna część, prawie połowa książki, to są reprodukcje dokumentów, które on tam wyszperał po archiwach rozmaitych, stwierdza, że Unia Europejska to był właściwie projekt amerykański. No i ci wszyscy ojcowie założyciela, a szczególnie Jean Monnet, to właściwie był taki facet podstawiony przez CIA, który tam miał pewne zalety oczywiście, ale tak naprawdę to był amerykański agenciak, który zdaje się nawet, jak Philip de Villiers twierdzi, brał za to gratyfikację. No a ten Robert Schuman, który tam dzisiaj jest takim świątkiem Unii Europejskiej, nawet tam toczy się podobno jakiś jego proces beatyfikacyjny w Watykanie, no ja bym się bardzo był rozczarowany, gdyby ten Schuman został na ołtarze skierowany, bo wtedy już tylko patrzeć, jak Lecha Wałęsę się kanonizuje. Rzeczywiście tego już było za wiele, no ale mniejsza o to. Proszę Państwa, więc generał de Gaulle był świadom tego, że to jest projekt amerykański, który zmierza do takiego rozwalenia właściwie narodów europejskich, uczynienia z nich nawozu historii. To jest zaleta książki Philippa de Villiers, natomiast ma ona jedną wadę. Otóż Philippe de Villiers nie udziela takiej jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego właściwie Amerykanom zależało na tym, żeby taki projekt w Europie przeprowadzić. No wie Philippe de Villiers, chociaż tam pisze o Sorosu, ale no to Soros to jest taka parszywa owca, ale inne owce nie są parszywe, prawda? Więc wie, że nie może pewnych rzeczy, o pewnych rzeczach otwarcie mówić i pisać, bo zostałby wyklęty. Także generał de Gaulle nie chciał się pogodzić, na przykład o tutaj Philippe de Villiers pisze, że bardzo mu się nie podobało generałowi de Gaulle'owi utworzenie Euratomu, bo to jego zdaniem by hamowało, w ogóle uniemożliwiałoby ten Euratom, uniemożliwiałby Francji w takim kształcie, jaki był pomyślany, uniemożliwiałby Francji zbudowanie własnego arsenału atomowego. No i wskazywałby Francję na takie wieczne wasalstwo Stanów Zjednoczonych. Generał de Gaulle miał trochę pretensji, to zresztą nie tylko on, ale i bardzo wielu innych Francuzów miał pretensje do Stanów Zjednoczonych, że przyłożyli rękę do zdemontowania francuskiego imperium kolonialnego, terytoriów zamorskich. No a potem sami tam zaczęli mnóstwo głupstw robić, tak jak na przykład w Indochinach. No ale już trzeba by było cały tu wywód, taki bardzo rozległy, historyczny wywód przeprowadzić, na co oczywiście nie ma czasu, bo pytanie jest bardzo takie krótkie, no ale odpowiedź na to pytanie musi być dłuższa. Także ja akurat nie podzielam irytacji Stefana Kisielewskiego na temat generała de Gaulle'a, no między innymi dlatego, że Stefan Kisielewski nie znał
książki Filipa de Villiers, a ja ją przeczytałem, więc to niestety muszę tutaj się różnić. Pan Michał Kowalczyk, pozwolę sobie na jeszcze jedno pytanie. Co pańskim zdaniem skłoniło ludzi do oddania tak licznych głosów na wieloletnich członków PZPR, takich jak Cimoszewicz, Czarzasty, Hübner i tak dalej? Nieświadomość czy głupota? Ani jedno, ani drugie. Ani jedno, ani drugie. Przecież ja od lat mówię, że nie istnieje już jednolity naród polski, tylko historyczny naród polski od 1944 roku jest zmuszony dzielić terytorium państwowe z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która się reprodukuje w kolejnych pokoleniach. Więc ta wspólnota rozbójnicza nie wyparowała nawet po transformacji ustrojowej. Ona nadal istnieje, nadal ma swoje żywotne interesy, no i nadal politycznie popiera tych, którzy te interesy będą chronili. Także ani nieświadomość, ani głupota, tylko po prostu fatum, które nad nami ciąży. Krzysztof, pan Krzysztof Jobke. Szanowny patronie, o, czy nie sądzi pan, że amerykańsko-izraelska bezpieka postanowiła doprowadzić PiS 5 lat temu do władzy po to, by mieć gwarancję wyszlamowania nas z resztek własności? No, wie pan, wykluczyć tego nie można, chociaż takim, no, izraelskiej bezpieki takim wyczynem to była, znaczy, w którym ona brała udział, to była Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST 18 czerwca 2015 roku, kiedy to oprócz przedstawicieli najważniejszych ubeckich dynastii z Polski, udział w niej wzięli również ważni ubekowie z Izraela, którzy rekomendowali Stanom Zjednoczonym, czy żyrowali Stanom Zjednoczonym, czyli bezpiece amerykańskiej, pomysł wciągnięcia naszych starych kiejkutów, czyli bezpieczniaków, z takim jeszcze PRL-owskim głębokim rodowodem na listę naszych sukinsynów. I Amerykanie to zrobili, co postawiło Polskę jako państwo w bardzo trudnej sytuacji negocjacyjnej wobec Stanów Zjednoczonych, bo jeśli tylko jakiś rząd spróbowałby się im stawiać, to natychmiast oni by się odwołali albo nawet posłużyli się starymi kiejkutami do przesilenia politycznego. No i w związku z tym mamy do czynienia z taką sytuacją, że Polska musi w podskokach spełniać każde życzenie amerykańskie i żydowskiej diaspory, co było widać szczególnie na ostatnim przykładzie anulowania nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jak pamiętamy, pod wpływem czy w następstwie klangoru, jaki podniosła diaspora żydowska i Izrael i Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, polski rząd z podwiniętym ogonem musiał tę nowelizację anulować. Także wszystko jest możliwe. Tego oczywiście my się nigdy nie dowiemy, dlatego że tajne służby nigdy się nie chwalą swoimi dokonaniami, ale po skutkach możemy sobie ten wpływ wydedukować. Pan Maciej Starzak. Szanowny panie Stanisławie, czy apel znakomitego i poczciwego skądinąd Grzegorza Brauna o wypowiedzenie rządowi polskiemu nieposłuszeństwa przez policję i wojsko nie był czasem gwoździem do trumny dla Konfederacji? Chyba nie, bo nie, ja na przykład w ogóle nie zauważyłem tego apelu, chociaż nie śledziłem tak bardzo aktywności pana Grzegorza Brauna w tej kampanii wyborczej. Natomiast jeśli on rzeczywiście taki apel wystosował, no to on głównie by świadczył o jego poczciwości, a nie jakimś pomyśle realistycznym. Pan Konrad Makselan. Szanowny panie Stanisławie, nasz kaznodzieja, no proszę, proszę. Popieram pańskie postulaty odnośnie likwidacji służby zdrowia ITP. Ale czy zastanawiał się pan, co wówczas ze służbami takimi jak Straż Pożarna, czy w szczególności pogotowie ratunkowe,
których prowadzenie niekoniecznie musi się opłacać na wolnym rynku. Wypadałoby również, by były one zsynchronizowane ze szpitalami, miały wspólny numer alarmowy. Czy utrzymałby Pan jako ustawodawca państwową kontrolę nad tymi służbami? Proszę o Pańską wizję funkcjonowania tego wszystkiego. Z góry dziękuję za odpowiedź. Zdrowia i przemyślności życzę. No proszę Pana, ja powtórzę ten argument, który wielokrotnie już przytaczałem, ale widać niezbyt intensywnie, bo no mniejsza. Otóż w tej chwili, jak jest w tej chwili? W tej chwili społeczeństwo nasze utrzymuje nie tylko służbę zdrowia, nie tylko pogotowie ratunkowe, nie tylko Państwową Straż Pożarną i jeszcze tych, którzy tam nikogo nie leczą, nikogo nie uczą, tylko po prostu mają tam posady lukratywne, takie synekury. Więc gdyby tych posad nie trzeba było już opłacać, to nie byłoby drożej, tylko byłoby taniej. Tylko byłoby taniej. Co więcej, teraz reforma ochrony zdrowia przeprowadzona przez charyzmatycznego premiera Buzka, wiekopomna reforma, miała takie podstawowe założenie, żeby pieniądze szły za pacjentem. No i może idą, ale w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale w ogóle wszelki, został już dawno utracony. Otóż mój pomysł, jeśli bym miał najkrócej scharakteryzować ten mój pomysł na funkcjonowanie tych wszystkich służb, polegałby na tym, że pieniądze szłyby z pacjentem, któremu rząd by nie odbierał tych pieniędzy pod pretekstem, że go będzie leczył potem w chorobie. No i pacjent, z którym by szły pieniądze, byłby chyba dobrym klientem i pogotowia ratunkowego, i szpitali, być może nawet straży pożarnej, chociaż straż pożarna mogłaby być tak jak na przykład policja, to już pewne służby mogłyby być państwowe, takie, które się wiążą z pewnymi zakresem stosowania przymusu. Straż pożarna pewien wpływ na to, tutaj pewien udział w tym przymusie ma, więc tutaj państwo w ogóle nadzoruje wszystko, nie tylko służby, tylko nadzoruje w ogóle wszystko. Każdego z nas nadzoruje, o czym się mogłem przekonać na własnej skórze całkiem niedawno, a to przecież jeszcze ostatnie słowo nie zostało powiedziane. Także myślę, że niepotrzebnie się państwo tak martwicie, jeśli się martwicie tym, że co by się stało, gdyby wiele takich dziedzin, które w tej chwili są organizowane przez państwo, funkcjonowało na zasadach rynkowych. Myślę, że nic by się nie stało, z wyjątkiem oczywiście tych, którzy by utracili te synekury, ale to musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy bardziej zależy nam na ich interesie, czy bardziej zależy nam na interesie naszym. Proszę Państwa, Pan Daniel Lewicki, czy jest Pan za wznowieniem ekshumacji w Jedwabnem? Oczywiście, że jestem, dlatego że przerwanie tej ekshumacji w sytuacji, kiedy toczyło się śledztwo w tej sprawie, uniemożliwiło dokończenie tego śledztwa i ogłoszenie, ustalenie jakichś wyników. Moim zdaniem bardzo dużym błędem, właściwie złamania prawa dopuścił się ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Lech Kaczyński, że na skutek perswazji jakiegoś rabina, który nawiasem mówiąc wcale nie powiedział mu prawdy, tę ekshumację kazał przerwać. I wydaje mi się, że no, konieczne jest wznowienie tej ekshumacji bez względu na to, jaki klangor by strona żydowska podniosła. Ja wiem, że Żydzi są bardzo wpływowi, ale no czasami warto sprawdzić, jak bardzo są wpływowi. Może nie są aż tak bardzo wpływowi, jak myślimy. Kiedyś taka za komuny głębokiej była tutaj na Alejach Jerozolimskich taka reklama na murze namalowana samolotem, taniej niż myślisz. Otóż być może, że z Żydami jest podobnie. Proszę Państwa, Pan Grzegorz W.
Szanowny panie Stanisławie, co pan sądzi o resocjalizacji przestępców? Czy państwo powinno przeznaczać na ten cel jakiekolwiek środki, czy raczej w poważnym państwie skazańcy, oczywiście z pewnością nie wszyscy, po odbyciu wyroku sami chętnie by wracali do życia w zgodzie z prawem? Ja nie wierzę w to, żeby sami chętnie wracali do życia w zgodzie z prawem, ale też nie wierzę w żadną resocjalizację. Ta resocjalizacja to jest potrzebna do tego, żeby na uniwersytetach były wydziały resocjalizacji, których tam uczy Marcin Marcina. No bo na razie to nie wiem, czy jakiegoś przestępcę udało się komukolwiek zresocjalizować. No i żeby psychologowie i takie różne panienki, które tam, że tak powiem, uczą się robić na drutach w wyższych szkołach gotowania na gazie, miały przy tej resocjalizacji jakieś posady. Więźniowie powinny być karani, a nie resocjalizowani. No, jak ktoś się dopuścił jakiegoś czynu zabronionego pod groźbą kary, to znaczy przestępstwa, to powinien zostać ukarany, a nie powinien być resocjalizowany, bo co to właściwie znaczy resocjalizowany? Według jakich zasad miałby powracać do życia cywilnego? Czy takich, które na przykład lansuje Gazeta Wyborcza, czy takich, które na przykład lansuje Grzegorz Braun? No to są ogromne różnice między takimi wizjami społeczeństw, więc dlatego resocjalizacja nie może spełnić pokładanych w niej nadziei. Pan Mateusz Pięta z kolei: o, to mi zadał śmiertelnego. Panie Stanisławie, na kanwie ostatnich wydarzeń proszę o odpowiedź, jak żyć, uszanowanie. No jak to żyć? Długo i szczęśliwie. No przecież odpowiedź jest prosta. Nawet na podstawie ostatnich wydarzeń. Pan Wojtek Sadolewski, czy może mi pan wytłumaczyć, o co chodzi odnośnie powiązań Konfederacji z ruskimi? No, ja nie znam żadnych powiązań Konfederacji z ruskimi. Argument o tych powiązaniach miał na celu, znaczy moim zdaniem wymyślony przez redakcję Gazety Polskiej i jakichś tam ubeckich sztabowców, którzy doradzali Prawu i Sprawiedliwości, żeby Konfederacji przykleić łatkę ruskich agentów, którym śmierdzą nuce i tak dalej, i tak dalej. No, warto przypomnieć, że to ani Janusz Korwin-Mikke, ani Grzegorz Braun, ani Kaja Godek, ani pan Marzec, ani pan Jakubiak nie dostali orderu od ukraińskiej bezpieki, tylko pan Tomasz Sakiewicz, więc myślę, że wiarygodność informacji podawanych przez pana Sakiewicza nie jest w pełni wiarygodna, znaczy nie jest duża, może tak. Pan Sławomir Hartliński, witam i pozwolę sobie podziękować za pańską pracę u podstaw, tak to odbieram, a pytanie mam takie, skoro w akademiach wojskowych uczy się, i to szczególnie na przykład w wszelkich bitwach czy posunięciach taktycznych różnych wodzów, na przykład Napoleona czy Hannibala, to czy istnieją akademie, w których można studiować posunięcia takich Napoleonów finansów, jak na przykład Nathan Rothschild, choćby jego słynne rozgrywki pod Waterloo. Chodzi mi o zręczne przejęcie sporej części majątku Anglii. No bo z tego co wiem, w licznych dziś akademiach biznesu tego nie uczą. Nie wiem, czy ja tylko z jedną szkołą biznesu się zetknąłem, właściwie nawet nie ja osobiście, tylko taka moja znajoma, która w tej szkole biznesu uczyła języka angielskiego. No i kiedy już tam przepracowała chyba pół roku, czy nawet dłużej, zwróciła się do właściciela tej szkoły biznesu o wypłacenie honorarium, a on powiedział, że żadnego honorarium jej nie wypłaci. Na co ona zdumiona, jak to pan mi nie wypłaci? A on mówi jej tak, proszę pani, to jest szkoła biznesu i właśnie otrzymała pani pierwszą lekcję. Więc myślę, że to jeśli ktoś chce się nauczyć biznesu, no to w takich szkołach może się nauczyć tego i owego. Natomiast nie sądzę, żeby tam wykładowcy w ogóle wiedzieli o takich sprawach, bo to są, jak to mówił Fryderyk II, kujones. Proszę państwa, pan Rafał Szczepaniak, witam. Gdyby zdarzyło się panu
znaleźć 100 euro, do czyjej puszki by jej pan wrzucił? Czy cała nasza kochana koalicja potrzebuje przede wszystkim kasy? No nie wrzuciłbym jej do niczyjej puszki. Sam bym wziął 10% znaleźnego, a niby dlaczego miałbym wrzucać to do... I każdemu to radzę, bo już w przygodach dobrego wojaka Szwejka są tam opisane straszne losy uczciwego znalazcy. Proszę Państwa, na tym kończymy ten cykiel, a następny cykiel już wkrótce.